tutaj właściciele wydawnictwa Format stwierdzili, że chcą zrobić miejsce, w którym będzie się właśnie łączyły kawa, wino i literatura. I sztuka. I sztuka, czyli takie połączenie różnych dziedzin właśnie kultury, miejsce, gdzie mogą też przychodzić różni ludzie z różnych środowisk, i młodzi, i starzy, i ludzie sztuki. I powstał taki inkubator, po prostu, w którym miały się wypluwać idee i rzeczywiście tak trochę jest. Staramy się selekcjonować wszystko, co tutaj mamy na regałach, począwszy od książek. Na początku to były głównie książki wydawnictwa Format i to są picture booki, skierowane na początku głównie dla dzieci. Okazało się, że właśnie rynek polski jest gotowy na to, żeby były na nim picture booki dla dorosłych i mamy też takie w ofercie. Powieści graficzne dla dorosłych. Małe dzieła sztuki. No, oprócz tego mamy też tutaj właśnie wino, różne inne pyszności z różnych lokalnych przedsiębiorstw. Tak jak manufaktura pana Leona ze Śląska. Mamy różnych też lokalnych dostawców kawy. Nazwa też nie wzięła się znikąd. Jest to nazwa, akronim w sumie, zaczerpnięty z opowiadania Leszka Kołakowskiego, więc odsyłamy zainteresowanych do niego. Czyli Kokofli to jest akronim od słów cooperation, coexistence, identity, love and friendship. W ramach Nocy Księgarni czy Marszu do Księgarni wydarzy się akcja teraz w październiku. Będziemy tutaj mieć cykl warsztatów, też ilustratorsko-hafciarskich, spotkań z ilustratorami, którzy są związani też z wydawcą Format, gdzie pojawiły się teraz premiery nowych książek. Będzie spotkanie z Mikołajem Łozińskim czy z Tomaszem Brodą, będzie koncert jazzowy, będzie jakiś wideo performance, więc będzie się działo.